Cześć i czołem, witam was na krótszym kanale, to jest seria Savage Siblings z Hardcore SK z Rimworlda. Savage Siblings po brutalnym morderstwie rodziców, trójka rodzeństwa postanawia zebrać w sobie całą złość i pomścić śmierć jednostek rodzicielskich. Ich celem życiowym jest przejąć władzę na planecie i doprowadzić do ładu na ich warunkach. I tak to się zaczyna. Spadli. Ja jestem Patryk Raven, witam was wszystkich serdecznie na krótszym kanale. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii, która znajduje się w bardzo zmodowanym Rimworldzie i tutaj będzie się dużo działo, ponieważ jest to trudny tryb, w którym naprawdę nie jest tak łatwo zarządzać ludźmi, ponieważ wszystko zależy od tego, ile mamy amunicji, jaka jest pora, co nam się może teraz w danym momencie przytrafić i jakie są relacje między ludźmi. Zanim cokolwiek zaczniemy, tutaj cokolwiek planować i budować, proszę bardzo, mamy tu jakiś budynek nawet, no zaraz do czego przejdziemy, to pokażę wam naszą planetę i cel, jaki musimy osiągnąć w tej serii. Więc przechodzimy sobie pośród tych wielu guzików, które się nagle pojawiły, bo w normalnych seriach tego nie było. Wchodzimy sobie w World, czyli nasz świat, i oddalamy delikatnie. I zobaczcie, jaki ten świat jest piękny. Ten świat jest bardzo ładny. Jest tu dużo dróżek, bardzo dużo różnych frakcji. I to jest główny cel. Jeżeli przejdziemy sobie do świata i poszukamy zakładki... Gdzieś tu było. Relations? Nie. Nie pamiętam. Było gdzieś factions, ale teraz tego nie widzę. Ogólnie jest tych frakcji troszkę i każda wioska to jest jedna frakcja. Jeżeli teraz będziemy chcieli zdobywać sobie jakichś przyjaciół bądź wrogów, to należy pamiętać, że oni też się będą rozwijali. Więc wszyscy mamy taki sam start, a oni po kolei będą sobie tu tworzyli nowe kolonie. I ci. Więc musimy jak najszybciej zacząć się rozwijać i przejmować poszczególne tereny. My zaczęliśmy w takiej umiarkowanej lokalizacji, czyli blisko Devil Settlement, jakichś przeciwników, którzy nas bardzo nie lubią. Całkiem w oddali mamy tutaj faction Red Hesitates, Rick Hesitates, też są dla nas wrogo nastawieni. Tu mamy jakichś fajnych typków, którzy chcą z nami współpracować i wcale nie znajdują się aż tak daleko. No i właśnie o te odległości głównie chodzi, bo jeżeli sobie zobaczymy stąd dotąd, to jest zaledwie pół dnia drogi, co znaczy, że w tej serii będziemy dużo podróżowali, dużo prowadzili ataków na przeciwników, dużo grabili. Dlatego też taką lokalizację sobie wybrałem, bo zauważcie, że jeżeli ja na przykład stąd chciałbym dotrzeć do tych zwyroli, to mi zajmie zaledwie powiedzmy 20 minut, tak? A później na przykład dotrzeć do tych zwyroli, to jest jeden dzień, a tutaj dwa dni, a na drugi koniec planety trzy dni. Więc zobaczcie, jestem w stanie okrążyć całą planetę, tutaj na przykład, ile mi zajdzie? 9 dni, a jeszcze mając możliwość wyrzucenia się gdzieś w górę, nie ma żadnego problemu, żeby po prostu podbić całą planetę. Do tego będziemy dojrzeli w tej serii, ponieważ to są zwyrolne rodzeństwo, które jak sobie możemy tu zobaczyć, są braćmi i siostrami. Tak więc oni będą żyli cały czas w zgodzie między sobą, a dopiero jak się pojawią jacyś inni tutaj ludzie, to pojawią się też różne problemy. Rozbiliśmy się na takiej małej planecie, na sawannie. Tak sobie to jakoś zaplanowałem. Dlaczego by nie zacząć chociażby na sawannie? No... To mi się kojarzy tak bardziej z post-apo. No nie chciało mi się tak naprawdę zaczynać takiej serii toksycznego post-apo, w którym mamy jakiś nalot, w którym musimy zakładać maski gazowe i tak dalej. To jest opcja na następne serie, jeśli będziecie wystarczająco zainteresowani chociażby tą serią, bo wiem, że ostatnio tam tą drugą serią tam zainteresowanie trochę spadło, prawdopodobnie dlatego, że seria była zbyt długa. Nie twierdzę, że ją skończyłem. Może jeszcze do niej wrócimy, jeżeli wam się podobały sprawy z Portosem i Violetką, no będzie mi ich szkoda, bo już się do nich przyzwyczaiłem, no, ale no niestety ludzie są teraz przyzwyczajeni do nowości, ciągle chcą czegoś nowego i nie można stworzyć jakiegoś wielkiego melodramatu, czy tam ciągnącego się
ciągnącej się serii zbyt długo. No dobra, więc zobaczmy sobie. W tym dodatku mamy coś takiego jak dyktaturę, mamy demokrację, mamy religię. Naprawdę będzie się działo. Ja nawet nie wiem, czego się spodziewać po tym modzie, bo gram w niego pierwszy raz. Mamy minimapę, mamy jakieś tutoriale, z których ciągle będziemy korzystali. Tutaj coś na czerwono świeci, nie mam pojęcia, co to jest. Nie widzę, jakaś chatka. Widzimy, są jakieś granit crane, jakieś ozdoby. Są dziwnego rodzaju góry. Nie są góry, do których wy byliście przyzwyczajeni. Surowce też inaczej się pojawiają, na przykład tu. Weather Jade Deposit, Solid Compacted Machinery. Gram teraz po angielsku, ponieważ ta modyfikacja jest w pełni po angielsku bądź rusku. No i tutaj niestety, żeby nie było żadnych bugów, to stwierdziłem, że będziemy grali po angielsku. Tutaj widzę całe szczęście, mamy dużo, dużo, dużo węgla. Ten węgiel na pewno nas poratuje. Mamy jakieś shipwrecki. Mamy tutaj granite crane, steel slag chunk, więc jest trochę rzeczy. Fajnie, że mamy tą rzekę, która tutaj przebiega. Mamy takie małe bagienko i to się zdaje, że jest teren mud. Mud, czyli bagno, po którym będziemy bardzo powoli się poruszali, więc tutaj nie do końca będziemy chcieli budować czegokolwiek, ale może znajdziemy jakiś żyzny teren w pobliżu. To jest żyzny teren? Nie. Mud. To Secret Dirt, czyli to jest ta nasza droga, która tam niby gdzieś dokądś prowadzi. Ale niestety nie widzę żadnego żyznego terenu. Tu jest jakiś żyzny teren. Rich soil. Bardzo daleko się znajduje od nas. Musielibyśmy się tu przenieść, żeby cokolwiek sadzić. Ewentualnie tutaj znacznie lepszy teren, tylko jest bardzo mały obszar, w którym możemy cokolwiek sadzić, więc nie wiem, czy to nas w jakiś sposób ratuje. Tutaj też nie bardzo. Tu jest rich soil, zaraz obok rzeki. Rich soil deposit. To moglibyśmy się tutaj właśnie zabukować. Między tymi jeziorkami, chociaż to jest taki mały obszar, który nie do końca mi pasuje. No, musimy się rozejrzeć, tak? Nie wiem czemu chyba tu mi najbardziej odpowiada, ale zobaczcie, że tutaj też mamy tą lokalizację, w której znajduje się Iron Ore Armory. Mamy tego dosyć sporo, mamy tu jakieś tabletki, mamy hopsy, to są nasiona. Nie wiem co jest z tych armory, czy to się otwiera, czy co. Mamy Wooden Alcohol Fermenting Barrel, to jest na start jakiś fajny buff. No i przede wszystkim mamy granitowe ściany, które moglibyśmy wykorzystać do zbudowania naszej pierwszej osady. Ja pozwoliłem sobie przygotować już naszą rodzinkę, czyli Venus, Slice'a i Avi, którzy no nie zaczynają od zera, ponieważ to będzie bardzo ciężka seria i myślę, że warto dać im jakiegoś takiego kopniaka, żeby to jakoś ruszyło. No i mamy tutaj John Slice, jest naszym wybranym dyktatorem, czyli ten zielonowłosy typek jest dyktatorem, który będzie tutaj rządził. I dlatego weźmy sobie na początek wszystko, odblokujmy wszystkie ciuchy. Zobaczmy sobie, kto jest dobrym strzelcem. Ty jesteś dobrym strzelcem, dlatego dostajesz Lee Enfielda. Później dostaniesz Light Leather Ammo Belt. I do Lee Enfielda idzie 303 British. 303 British Ammo, które gdzieś tutaj się znajduje, to jest co? 303 British Ammo. Więc podniesiesz to. Ty, Venus, słabo strzelasz, ale lepiej bijesz. Ty lepiej strzelasz. Skoro lepiej strzelasz, to weźmiesz sobie Colta. I do Colta gdzieś tu widziałem amunicję. Podniesiesz to. Podniesiesz to i potem zaopatrzysz się w nic. Właśnie, w co się możesz zaopatrzyć? Mining. Ty jesteś dobrym minerem, ale ty masz większy level. Myślę, że jego będziemy skillowali, więc pick up to. Construction. Ty masz dobre construction, więc weźmiesz młotek. A Venus weźmie to, co tam zostało, czyli ty jesteś dobra w craftingu. No nie wiem, weźmy to. Steel Hand Axe. Weźmiesz Steel Hand Axe jako pick up.
Weźmiesz sobie strzały, pick up all. I weźmiesz łuk, który gdzieś tu powinien być, ale nie widzę. Wydawało mi się, że był. Szukajmy, szukajmy, znajdziemy. Niestety nie widzę łuku. No nic, musimy to wszystko jakoś tutaj po... Dobra, niech się chłopaki ruszą. On teraz, widzicie, założył sobie ten carrying ammo, będzie mógł więcej amunicji nosić. Tutaj wszyscy sobie przenoszą te przedmioty. Oj, biedny Slice się pożegał. Wiem, że nie jesteście przyzwyczajeni do wyglądu tych postaci. Ja także nie byłem. Troszkę mnie to na początku denerwowało, ale no jakoś się przyzwyczaiłem. O, tu jest łuk. Backpacki. Jeszcze chyba jeden gdzieś backpack powinien być. Wydaje mi się, że dla każdego wziąłem. No i teraz tak. Cloth sleeping bag. Na pewno musimy im stworzyć pomieszczenie, w którym będą spali. Przez jakiś czas chłopaczki będą spali tutaj. No bo gdzie by im tutaj zorganizować miejsce do spania, tego nie wiem. No właśnie, czekajcie. Nie, zrobimy inaczej. To będzie nasz główne centrum dowodzenia. A mamy coś takiego jak deployable tent. To jest też dobre na start. Więc słuchaj, no gościu, deploy tent, 1 namiocik damy sobie tutaj, w tę stronę, idziesz po co, po to, ty drugi namiocik sobie dasz tutaj. Nie ma gdzie bardzo to postawić, bo tu są, widzicie, jakieś brzydkie rzeczy. A ty, Avi, gdzieś tu był trzeci namiot. Tu. Deploy tent. I ty postawisz namiot tu. Niech to montują. Mamy od razu namioty. Po rozbiciu się. I tak, tu musi być jakiś schowek. No ja ich będę musiał na razie do namiotów powciskiwać. Więc niech to jak najszybciej instalują. Wszyscy będą spali w jednym pomieszczeniu. Jeszcze jeden sleeping bag był tu. Jak larwy. W środku tego spali. Tutaj jakiś robaczek jest, crashback, no to trzeba upolować, żeby nam nie latało. Jeśli byście słyszeli jakiegoś rodzaju tutaj pukanie, stukanie i tak dalej, no to przypominam, że mój zwyrolny kot tutaj ciągle po mnie skacze, więc mogą być jakieś postukiwania. Zwyczajcie się. Kolejna rzecz, co my tu mamy? To kosy. Na pewno to będzie jakaś ich swego rodzaju broń. Więc na razie musimy to troszkę jakoś inaczej zorganizować. Więc weźmiemy tak, stworzymy stockpile'a. Ten stockpile będzie miał, myślę, że wysoki poziom. Będzie miał wysoki poziom i będziemy tu przetrzymywali tylko i wyłącznie jedzenie. I nic więcej. Oni tu mają poprzenosić jedzenie. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze rozumieją. Każdy ma pracować nad wszystkim. Ponieważ statystyki są w miarę takie uśrednione, czyli każdy jest do niczego, a potem będziemy się zastanawiali nad tym, jak uszczegółowić te poszczególne czynności, które mają tu wykonywać. Więc bierzcie, chłopki, to, co się da. Poprzenoście rzeczy i przede wszystkim teraz macie czas na pracę. Wszyscy macie pracować. Haruwa ciężka. Dobrze, jest uszczelony robaczek. Nie wiem, dlaczego tylko on strzelił z tego. Ja bym wolał, żebyś ty na przykład z kosy bił. Pick up steel katana. Czekaj, ty miałeś mieć katanę? Chyba nie. Ty miałeś mieć katanę.
Tobie damy. A ty na razie nie potrzebujesz nic, ty możesz nosić. Kurde, to. No bo nie, ty masz katana, a ty będziesz nosiła to. Żeby było jasne, będziesz biegał teraz z kosą, bo musimy oszczędzać amunicję. I ty też będziesz biegała z kosą. Tak więc mamy rzeźników, rodzinka rzeźników. Miss Fortune, jak to mówią, oni tu będą sobie twardo starali się stworzyć. No musimy teraz tak. Przejąć cały teren. Structure. Ja wam w innym, na kolejnym odcinku wam pokażę, co tu podochodziło. Tylko na razie staramy się zacząć jakoś, żeby to wszystko funkcjonowało. Tak, tu mamy wszystko, tu mamy wszystko. I teraz tak, tutaj musimy dać. A jest tylko dekonstrukt, nie mogę tego przenieść. Bo ja chciałem to przenieść. To mogę odinstalować, ale drzwi nie mogę odinstalować, co jest śmieszne, bo chciałem je po prostu przenieść i tutaj wstawić. Ale co to jest? Storage. Możemy tu chować jakieś surowce. Storage items. Czy to w ogóle ma coś schowane? Nie mają nic schowane. Ale to wygląda fajnie. Zbrojownia, w której będziemy trzymali jakieś fajne, ciekawe rzeczy. Super. Woodlock totem. No możemy zacząć rozbierać niektóre przedmioty, tak? Czyli na przykład to możemy rozebrać. To koniecznie musimy rozebrać. Bo potrzebne są nam w tym momencie komponenty, które są zawarte w tego typu, powiedzmy, statkach. Mamy tutaj jakiegoś kotka, którego też musimy upolować i myślę, że to zrobisz. Zrobicie we dwójkę. Mel attack. Czemu ty nie chcesz atakować? A, to chyba za szybko biega. To możemy też zdekonstruować. I czynności mają już wystarczająco dużo. Tu się surykatki chyba biją. Nie, mail attack. Co to jest? Mirkat, mirkat, mirkat. Dobra, no. Kosowaliśmy wszystko, finish off. Consume. Dobra, nie baw się, tylko podobijaj. Ok, jak widzimy, udało nam się pozyskać już trzy jakby możliwości pozyskania jedzenia, tak? Czyli mamy troszeczkę jedzonka. No i zaczniemy to wszystko magazynować gdzieś i powoli robimy stockpile, tak żeby to miało ręce i nogi. Czyli ogólnie stockpile, nasz główny stockpile umieścimy tutaj, bo tu będą najważniejsze rzeczy pochowane, tak? Czyli taki najzwyklejszy stockpile, gdzie po prostu muszą chować pewne przedmioty. Dodatkowo zaczyna się jazda. Żeby cokolwiek zrobić, potrzebujemy mieć sawmill. I to też umieścimy sobie tutaj. To jest taka piła, którą będziemy zdobywali potrzebne dla nas surowce. Czemu ty nie nosisz łuku? Pick up. To też wyrzucił gościu. Zrobili najgorszą możliwą rzecz. Rioters Howling. A. Zaplanujmy sobie to, jak będzie wszystko wyglądało. Czyli home zone. Na pewno będzie to. Cały ten obszar tutaj. Myślę, że jeziorko, kawałek tego. Tu jest nasz home zone. I tutaj jeziorko, tak? W tym rejonie będziemy po prostu działali.
Kolejna rzecz. Build roof. Tu ma być zrobiony dach. Nie można zrobić, bo tutaj trzeba wyciąć to, rozumiem. Pozbędziemy się drzewa. Teraz będą mogli postawić daszek. Ok. Następna rzecz to, żeby postawić jakiekolwiek drzwi, chociażby z drewna, to potrzebujemy deski. A deski gdzieś tu były pozanoszone tu. Więc kogoś oddelegujemy do przenoszenia tego. Kogoś innego do przenoszenia tego i ciebie do przenoszenia tego. Powoli się robi porządek. Ja tak będę taki mikromanagement z nimi robił. O, budują daszek. To, że co mi po daszku, skoro nie mamy jeszcze drewna. Więc ktoś musi tutaj wyrąbać troszkę drzewa. Myślę, że to ty będziesz wyrąbywała drzewo. Oraz ty, bo z tego co pamiętam, miałeś ostatnio topór. I teraz, skoro już mamy woodlogi, dodajemy sobie struktury, ściany z woodlogów. No i musimy tu pouzupełniać, żeby to miało ręce i nogi i było traktowane jako pomieszczenie. Jest na razie łatanie po prostu wyrw. No, nawet się nie udało. Produce beer from wort. Temperatura 35 stopni. Construction botched. Co to znaczy botched? O, udało się. Jakiś postęp widzimy jest. Mamy zbudowane schronisko dla naszych materiałów, tylko musimy to wszystko poprzenosić. Mamy też poprzenoszone w większości rzeczy. Czekajcie, bo tu sleeping bagów nie postawili jeszcze, tak? No właśnie, musimy im to odrozkazać. Ona tu rozbiera, chociaż wolałbym, żeby bardziej haulowała niż na przykład rozbierała. No i sorry, że się wyłączam, ale z wyrol mnie tu ciągle dziabie. Nie mogę się skupić na ekranie, bo kot mi tu myszkę ciągle ten... gryzie. Dobra, przenieśmy najpierw to. W kolejnym, myślę, odcinku wam wyjaśnię, po co zebrałem na początek te kamienie. Tak, jest błąd zbugowany, przynajmniej ja mam takie wrażenie, albo czegoś nie ogarnąłem. I żeby cokolwiek osiągnąć bez tych kamieni, to byśmy musieli mieć naprawdę szczęście. Akurat w tym wypadku widzę, że to szczęście byśmy mieli, ponieważ znaleźliśmy coś takiego jak to. Jakbyśmy to rozebrali, to mielibyśmy możliwość rozwinięcia się dalej. Ale gdyby tego nie było na mapie, to wtedy śmierć frajerom możecie po prostu wyłączyć, wygenerować jeszcze raz, bo nie ma szans na rozwinięcie się. Avi, Venus i Slice kładą się spać. Jest strasznie gorąco na zewnątrz. Tu widać są materiały, które uzyskaliśmy po rozebraniu tych rozbitych części od statku. Więc start mamy całkiem niezły. Myślę, że ta seria wam się spodoba. Łatwo nie będzie. Będzie dużo komplikacji i przede wszystkim ciśniemy nad podbojem świata. Więc dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam was do kolejnych materiałów z tej serii. Na razie.